Witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o półgroszach litewskich Aleksandra Jagiellończyka, wybijanych na Litwie w miejscowości Wilno. Bardzo piękna moneta, warta do włączenia do kolekcji. Każdy musi mieć, kto zbiera monetę polską, to musi mieć taką monetę w kolekcji, chociażby jedną, a lepiej każdą monetę z każdej emisji, czyli chociażby 9 monet, żeby mieć taki pełny cykl wybijania tej monety we własnym zbiorze. Tuż w tym odcinku poruszę temat, na co zwracać uwagę, jak czytać monety, co oznaczają symbole i napisy, a także inną informację. Tuż w roku 1495 wybito pierwszą monetę na wzór monety takiej, jak oto trzymam w ręku. Na awersie była podana pogoń litewska, która symbolizuje gotowność narodu do walki, czyli zawsze gotowi jakby walczyć o własne państwo, bo w tamtych czasach państwo litewskie walczyło i z państwem moskiewskim, i z Złotą Hordą, i z Tatarami, i z zakonem rycerskim, czyli Prusami, no i mieli ciężko w tamtych czasach i dlatego już chyba od dwóch wieków mieli taki symbol na monecie podany, czyli pogoń. Napis w utoku na awersie brzmi Aleksandrimon, czyli moneta Aleksandra, a na rewersie jakby mamy symbol polski, czyli orzeł biały, napis w utoku Magni Dwóch Litwanie, jakby kontynuacja napisu z awersu, czyli tutaj mieliśmy Mon Aleksandri, czyli moneta Aleksandra, a tutaj przynależność do państwa Wielkiego Księstwa Litwy. Magni Dwukis Litwanie, czyli Wielkiego Księstwa Litwy, moneta. Co ciekawe, awers to z pogonią, bo to moneta litewska i dlatego awers po stronie z pogonią, a rewers po tej stronie. Istnieje dwa typy tej monety. Po lewej stronie mam monetę w stylu gotyckim, po prawej stronie mam monetę tego władcy w stylu renesansowym. O co chodzi w tych stylach? Zwracamy uwagę na literkę N i M w słowie mon. W renesansowym stylu literki M i N takie bardzo proste linie mają, a w stylu gotyckim mają takie pozawijane ten kształty, a literka N w ogóle przypomina literkę P. I istnieje 9 emisji tej monety. Taką informację podają autorzy katalogu litewskiego, o którym opowiadałem w poprzednim odcinku. Możecie Państwo zobaczyć bardzo piękny katalog, najlepiej opracowany katalog tych monet litewskich. I nie tylko tego władcy, ale i Zygmunta I Starego. I tam autorzy podają, że było 9 emisji. Pierwsze 4 emisje były w stylu gotyckim, takie jak ta moneta. Wybijano od 1495 po 1499 rok. Później autorzy podają, że w roku 1500 był styl jakby taki mieszany, gdzie literki M i N i w stylu gotyckim, i w stylu renesansowym, czyli na jednej stronie monety w stylu gotyckim, na innej stronie monety w stylu renesansowym. To bardzo rzadkie monety, takie przejściowe, jakby milenijne można powiedzieć, bo wtedy był taki czas, że ludzie były takie, wierzyli w różne tam takie zabobony, jak to mówią, że ten i z kolei szósta emisja już zaczęto wybijać takie monety jak ta,
w stylu goteckim i wybijano tę monetę aż do 1506 roku w takim stylu typowo goteckim, z pięknymi literkami czytelnymi dla współczesnego widza, takie jak Times New Roman mamy podobne do tych. O, i jak wyglądają te emisje i na co zwracać uwagę? Przede wszystkim szukamy błędów napisowych i stylistycznych, czyli gdzieś tam brak literki, gdzieś tam podwójna jakaś literka, gdzieś tam kropka może być tam nad pogonią, pod pogonią, przed tam głową konia, czy jeszcze coś. I takie oto szczegóły robią monetę jakby tam mniej lub bardziej rzadką. Także monetę mniej lub bardziej rzadką robią typy pogoni oraz orła polskiego. Istnieje mnóstwo tych wariantów pogoni i wariantów wizerunku orla. Różnią się między sobą te monety. No, ale tak zebrano ich, sklasyfikowano tylko w 9 takich grup, 9 emisji, że mniej więcej tak samo wyglądają w tamtym okresie. No i autorzy podają, że mniej więcej daty wybijania takich monet według zmian stylistycznych tych, podczas wybijania tej monety. Czyli stemple no, zawsze mieli taki ciąg, tak, że można było spostrzegać zmianę tego wizerunku i logicznie to wytłumaczyć zmianę tego wizerunku. No i tutaj mamy przed sobą trzecią emisję. Ta moneta, trzecia emisja, rok to 1496-1498 według katalogu tego monet litewskich. I tak wygląda ta moneta. Kształty orłów się, istnieją kilka tych wariantów w tej emisji, tak samo jak i kształty pogoni. Na co zwracać uwagę na przykład w tej emisji, to że orzeł ma 5 piór na skrzydle, a ogon ma 2 rzędy piór i lapy orła oddzielone od ciała orła. Widzicie, tak? No, to moja taka klasyfikacja. Tutaj także na przykład koń ma taki ogon podwójny, góra zawinięta, lapy takie skrzyżowane z przodu, podgięte pod siebie. No i to trzecia emisja, na przykład tak wygląda, tak? Tutaj jeszcze mamy jeszcze jeden egzemplarz z trzeciej emisji, nieco inna moneta, wygląda identycznie jak ta poprzednia, tylko że tam troszeczkę tam detale się różnią, no, ale zobaczcie sobie, jakie to piękne monety, wybite takimi zużytymi stemplami, po prostu lub niedobite monety, ale w bardzo pięknych stanach zachowania, wręcz można powiedzieć okołomienniczych. A dlaczego tak kiepsko wybite? Bo wybijano na skalę masową. Aleksander Jagiellończyk jako król nie miał aż dużo monet, miał tylko pół grosz litewski. Na wzór tego miał denar litewski, też z orzeł i pogonia, tam z wizerunkiem. No i miał też grosza, jak się okazuje, bardzo pięknego grosza, który tam artykuł poświęcony jest w książce Huleckiego i Bagdonosa, o której opowiadałam już w poprzednich odcinkach. Tak wygląda trzecia emisja, 1490. 1496 rok. Przechodzimy do czwartej emisji. Czwarta emisja wygląda następująco. Co tutaj charakternego, to że orzeł ma 6 piór. Zobaczcie, jak pięknie wybite pół grosz. I liczymy pióra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poprzedniej, że trzeciej emisji, zobaczcie sobie, 5 piór. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I oto taka charakterystyczna, najbardziej rozpoznawalna
taka oznaka, szczegół tej czwartej emisji, 6. Lata wybicia tej monety 1498-1500 rok. I jeszcze w tej monecie charakterne to, że orzeł ma jakby jednolite ciało i łapy połączone między sobą, to dla tej czwartej emisji to charakterna taka cecha. Jeszcze jedna moneta z tejże czwartej emisji. Też bardzo piękny stan. Nieco tak płytko wybity w centralnej części, ale pomimo to dość piękna moneta. I zobaczcie sobie, jak dwa orle, te łapy jednolite, dwa orle mają po 6 piór i jak się różnią między sobą. Prawy taki grubas, lewy taki wysportowany, sportowiec, zawodowy. No, to czwarta emisja. Do 500 roku wybijano. Później idzie piąta emisja, o której opowiadałem, że miała mieszany styl literkowy, gotycko-renesansowy, literki M i N. W jednym miejscu napisane jako gotyckie, w innym jako renesansowe. I to monety piątej emisji. Z kolei pojawia się już w roku 1502 szósta emisja. Tak wygląda ta moneta. Ostrość superaśna. Wybita tak wspaniale, że po prostu cieszy mi się moje serduszko, jak trzymam w ręku takie monety. Bo to po prostu wyższa półka numizmatyczna. Zobaczcie, jak pięknie wybity napis, jakie detale tej pogoni. Nawet widać twarz tego rycerza, który krocie obronić tam granicę państwową tegoczesnego państwa litewskiego. Tutaj mamy orła bardzo pięknego. No i też te literki takie proste. M i N to oznacza, że to styl renesansowy. Każda z tych monet, którą zobaczycie w filmie, jest, nie ma błędów, jest poprawnie stylistycznie wybita moneta, tylko że zbierałem te monety według takiej własnej szkoły numizmatycznej, którą poznałem jeszcze jako dziecko faktycznie. Usłyszałem od handlarza, że trzeba zbierać piękne monety. Nie patrzeć na tam rzadkość, a zbierać piękne, nieuszkodzone monety z idealnym detalem, nieporysowane, niepobijane. No i staram się takie monety zbierać. To była szósta emisja, 1504 rok. I dalej mam jeszcze siódmą emisję, w bardzo pięknym stanie zachowania. Zobaczcie sobie, z połyskiem myniczym, też dość pięknie wybita, grzywka konia, te rycerskie uzbrojenia, każda detal, każdy szczegół widać, nożne, ten, na tym koniu widać każdy pasek faktycznie.